Witamy Was wszystkich, wspólnota Legion Małych Dusz. Witamy serdecznie na kolejnym odcinku. Temat tego odcinka: Czas Oczyszczenia, Dzień Pański. Księga Amosa, rozdział 5. Przyjdzie dzień, który będzie ciemnością, a nie jasnością. Dzień, który będzie ciemnością. W orędziu miłosiernej miłości Jezus do nas mówi: Świt wstanie nad przerażającą burzą, która zniszczy plewy zmieszane z ziarnem. Dzień, który jest ciemnością, przerażająca burza, walka złych duchów z sił ciemności, z duchami dobra. Przyjdzie Bóg z aniołami i oczyści tę ziemię. Czas oczyszczenia. Aniołowie oczyszczą tę ziemię. To będzie przerażająca burza, ale po tej burzy będzie wspaniały poranek, tak za czasów Noego. Ziemia oczyszczona, lśniąca, czysta miłością, chwałą Boga, uwielbieniem Boga. Nowa ziemia, nowe niebo. Nie minie to pokolenie, to wszystko się stanie. Interesujące, zapraszamy kochani do słuchania nas, do wysłuchania całego odcinka. Słuchamy księgi Amosa, prosimy bardzo. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. Biada oczekującym Dnia Pańskiego, cóż wam po Dniu Pańskim? On jest ciemnością, a nie światłem. Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Jakby skrył się do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsił go wąż. Przecież Dzień Pański jest ciemnością, a nie światłem, mrokiem, a nie ma w nim jasności? Dzień Pański, który jest mrokiem, Dzień Pański, gdzie siły zła zbuntowane przeciwko Bogu będą pokonane przez siły dobra, przez aniołów, których Bóg pośle na ziemi, aby oczyścili tę ziemię. Kochani, możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza, rozdział 13. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala się w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Moi drodzy, ten fragment można, on się odnosi do końca świata. Jak Jezus mówi, przy końcu świata przyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród dobrych. Jak najbardziej. Ale również ten tekst możemy odnieść i zrozumieć w ten sposób, że na końcu świata przyjdą aniołowie. Świat możemy rozumieć jako moc sił zła, sił duchowych, które sprzeciwiają się Bogu. Jezus mówi: oto jest książę tego świata, mówiąc o złym duchu. Czyli świat, w pewnym sensie cywilizacja przeciwna Bogu. Świat grzechu, świat zła, świat nieprawości. I tak również możemy rozumieć to słowo świat. Jeżeli tak zrozumiemy, to widzimy, że niekoniecznie musi się kończyć ten świat jako cały wszechświat. Tak też będzie na końcu, będzie sąd ostateczny. Ale będzie też taki moment, że to będzie oczyszczenie tej rzeczywistości, w której żyjemy. Że ten świat grzechu, świat zła będzie musiał odejść. Bóg pośle aniołów, którzy przyjdą, oczyszczą ten świat, wszelkie zgorszenie, wszelkie zło, grzech zwiążą, a za tym stoi zły duch, zwiążą złe duchy, jak jest w tej przypowieści powiedziane, i wrzucą w ogień rozpalony, w ogień wieczny, czyli wrócą z powrotem do piekła złe duchy. Ta ziemia będzie oczyszczona od złych duchów. Kochani, to jest taki czas, w którym żyjemy, podobnie jak było za czasów Noego.
Przed potopem ludzie bawili się, grzech był dla nich najważniejszą jakby funkcją, szukanie przyjemności było czymś dla nich najważniejszym, łamanie prawa Bożego, to był ich sens życia. Poza nielicznymi osobami, poza Noem i jego rodziną. Później przyszedł potop i ten świat został oczyszczony i po potopie Noe złożył Bogu ofiarę. To była miła ofiara dla Pana, dla Boga, ofiara uwielbienia, chwały, czci. Znowu wypłynęła z tej ziemi oczyszczonej przez potop. Tu podobnie będzie, tylko Bóg pośle aniołów. Aniołowie zbiorą grzech, zbiorą wszelki chwast i wyłączą spośród tego świata. Bóg chce oczyścić od grzechu. Tylko niestety są też tacy ludzie, którzy bardziej kochają grzech, przyjemność niż Boga. Bardziej ukochali przyjemność niż Boga. I dlatego niestety ci ludzie też będą musieli odejść z tego świata, ponieważ ten świat od grzechu, od zła będzie oczyszczony. Jeżeli ludzie bardziej kochają przyjemność, grzech niż Boga, to też będą musieli z tego świata odejść, ponieważ ten świat jest stworzony przez Boga, który jest miłością i dla miłości Boga i drugiego człowieka, dla uwielbienia Boga. Czyli w tym nowym świecie nie będzie miejsca dla grzechu, dla zła. Ten świat będzie od grzechu oczyszczony. I teraz posłuchamy jeszcze, chyba że jeszcze może jakiś komentarz. Ja coś, myślę, że proszę. Wszyscy mamy w sobie taką tęsknotę właśnie za tym. W środku, gdzieś głęboko, każdy pragnie harmonii, pokoju i miłości. I nawet ci, którzy wybierają przyjemność taką doczesną tutaj, wybierają ją, bo mają w sobie taką pustkę i chcą ją czymś zapełnić. I tak naprawdę wszyscy czekamy na ten moment wewnętrznie gdzieś. Jezus mówi, że nie minie to pokolenie, to wszystko się stanie i przyjdzie nowa ziemia, nowe niebo. To będzie nowa rzeczywistość, którą Bóg odnowi w tym świecie. To dochodzimy do pewnego kresu i oczekujemy właśnie tej miłości. Jezus mówi, że ta ziemia będzie oczyszczona, będzie na nowo rajem miłości, gdzie ludzie będą na nowo się kochać, miłować się. To uczyni Bóg swoją mocą. Teraz słowa z orędzia miłości miłosiernej. Tak, orędzie miłości miłosiernej. Można zapoznać się z tą książką na stronie www.małeduszę.com.pl. Zachęcamy, żeby tam poznać tą książkę. Posłuchamy, co mówi Jezus do nas przez orędzie właśnie o temacie czasu oczyszczenia. A pierwsze zdanie kieruje Małgorzata do Pana Jezusa. Jakaż jestem biedna. Cóż uczyniłam, by stać się przedmiotem upodobania Twojego miłosierdzia? O mój Boże! Jezus odpowiada Małgorzatę, ale również i do nas. Ono oddala od Ciebie wszelką trwogę i wszelką zbędną obawę. Oddalenie będzie coraz wyraźniejsze. W dniu innym od wszystkich świt wstanie nad przerażającą burzą, która zniszczy plewy zmieszane z ziarnem. Pozwolę, by dobre ziarno pozostało i poznało zło, które go skłoniło w zetknięciu z plewami. Skaziło w zetknięciu z plewami. Sprawę, że przetrwało to, co w nim dobre. Po tych klęskach kłosy uwolnione od przyduszenia złem dojrzeją w słońcu miłości i wielka ich miłość małych kwiatków, które przetrwały zamęt dzięki małemu rozmiarowi, będą się kołysać pod łagodnym tchnieniem wiatru. Pieśń miłości wzniesie się nad mym oczyszczonym polem przez zetknięcie się kwiatów i kłosów. Ten śpiew stanie się aktem łaski i będą mu towarzyszyły melodyjne głosy pochodzące z nieba. I wszyscy wyśpiewają Alleluja triumfującej boskiej miłości. Dziękujemy Ci Jezu za to słowo, za ten tekst. On jest bardzo piękny. On jest komentarzem również do Księgi Amosa i do Ewangelii Mateusza, rozdział 13, który czytałem.
Wstanie świt nad przerażającą burzą, która zniszczy plewy zmieszane z ziarnem. Chodzi o zniszczenie tych plewów, czyli tego chwastu, czyli Bóg pośle aniołów. Aniołowie oczyszczą ten świat od wszelkiego zła. I to będzie ogromna burza, jakiej jeszcze nigdy na świecie nie było. Przerażająca burza. Można by zemdleć na widok samej tej burzy. I to będzie niesamowita walka dobra ze złem. I w ten sposób świat zostanie oczyszczony od duchów zła, które niestety przez grzechy ludzi zostały zaproszone tutaj na ziemię. Małgorzata mówi: widzę bezmiar dojrzałych kłosów obarczonych owocami odkupienia. Ten bezmiar rozciąga się poza moje pole widzenia. Czy to dlatego, że wiele będzie uratowanych? Jezus odpowiada: krzyż stanie się ciężki dla wielu, których zmiażdży swoim ciężarem. Znacznie zmniejszę ciężar krzyża dla moich maluczkich, gdyż pamiętam o ich wierności. Nie będę jednak mógł zwolnić ich od jego noszenia. Ale stanie się on dla nich słodki, aby mogli do końca pozostać wiernymi posłańcami mojej miłości. Mój krzyż podwoi ich siły i pragnienia zbawienia duszy. Moje dziecko, nie obawiaj się pisać tego, co otrzymuje twoje serce, gdyż w ten sposób nawiązujesz do mojego prawa i jego proroków. Z tym, który cię wspiera, bardziej niż kiedykolwiek będziecie wiernością, spokojem i miłością. We mnie będziecie szli, ze mną będziecie działać, razem z moją matką poprowadzicie i zachęcicie tych, którzy będą wątpić i pozostaną wbrew oczywistości głusi i ślepi. W takiej chwili poprzez was wejdę w ich życie. We mnie wszyscy razem zapomnicie o waszym życiu. Ale zanim nastanie moje królestwo, zostaną opłakane wielkie straty. Liczne na tej ziemi są podpory piekła. Wiele dusz jest im oddanych, a ja, wszechmocny, nic nie będę mógł dla nich zrobić. Nie bądź jednak smutna, bo w oddali widać radość. Oczekujcie ode mnie wszystkiego. Nie wątpcie w moje słowo. Małgorzata odpowiada: Jezu, a może nie powinnam tego wszystkiego pisać? Jezus: to, co powiedziane, jest powiedziane. To, co napisane, jest napisane. Powiadam wam, ktoś powie: Chrystus jest tu albo tam. Nigdzie nie chodźcie, albowiem nikt nie zna dnia ani godziny, ale bądźcie czujni i wytrwali, bo mój dzień nadejdzie. Pani, ten dzień nadejdzie, bo wątpliwie Pan Bóg tak powiedział, to się stanie. Nie minie to pokolenie, a to wszystko się wypełni, tak mówi Ewangelia, Słowo Boże. Oczekujemy nowej ziemi, nowego nieba, oczekujemy Królestwa Ojca Niebieskiego, Ojca, który jest miłością, gdzie na nowo w tym królestwie ludzie się pokochają. Spróbujmy skomentować jeszcze ten tekst, spójrzmy w ten tekst jeszcze. Wybierzmy sobie takie najważniejsze zdania. Dla mnie najważniejsze jest tego pierwszego fragmentu. Pozwolę, aby dobre ziarno poznało zło, które go skaziło w zetknięciu z plewami. No plewy, możemy powiedzieć, to są ludzie dotknięci złem, oddani złu, grzechowi, i za grzechem stoi zły duch. To jest boleść, cierpienie człowieka, że człowiek oddaje się złemu duchowi. Sprawią, by to dobre ziarno przetrwało i to, co jest w nim dobre. Po tych klęskach, tu kłosy uwolnione od przyduszenia złem. Przyduszenie złem, myślę, że każdy tego z nas doświadcza, dzisiaj jesteśmy tego świadomi. Dobre kłosy przyduszone złem dojrzeją w słońcu miłości. I wielka ilość małych kwiatków, tak Jezus nazywa ludzi, tych swoich ukochanych małych, które przetrwały zamęt dzięki małemu rozmiarowi, będą się kołysać pod łagodnym tchnieniem wiatru. Pieść miłości wzniesie się na mym polu oczyszczonym przez zetknięcie się kwiatów i kłosów. Ten śpiew stanie się aktem łaski. Będą mu towarzyszyły głosy z nieba. W innym miejscu Jezus mówi w orędziu: i nadejdzie w końcu na bardzo długi czas era chrześcijaństwa w swojej chwale, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj miłości, gdzie dobrem będzie się kochać
i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane. Wszystko cierpienie w tym sensie, które pochodzi od grzechu, od zła, które pochodzi od buntu przeciwko Bogu. To cierpienie, które głęboko w sercu, w duszy przeżywamy. Czyli nowy czas, nowy porządek świata, który Bóg dla nas przygotowuje, już teraz o tym nam zapowiada. Tak, to jest bardzo optymistyczne, co nas czeka, ale w tym momencie Jezus mówi, zanim nastanie moje królestwo, zostaną opłakane wielkie straty. Liczne na tej ziemi są potwory piekła. Wiele dusz jest im oddanych, a ja, wszechmocny, nic nie będę mógł dla nich zrobić. To dla mnie zdanie jest bardzo mocne, bo tutaj widzę, że jest dla nas rola, dla tych, którzy zdajemy sobie sprawę z tych czasów i z tych ciemności i z tego, jacy ludzie są wokół nas, nasi bliscy, którzy zupełnie nie przejmują się tym dramatyzmem sytuacji. A my, będąc przy nich, powinniśmy starać się w każdym razie jak najbardziej wzmacniać ich swoim przykładem, wzmacniać ich tym, żeby odchodzili od tego światowego życia, dając im alternatywę, życie miłości, życie w pokoju i życie w radości. I takie życie, które ma przyszłość. Bo ci ludzie często żyją tylko dniem dzisiejszym, nie myśląc zupełnie o tym, co będzie jutro. No, myślę również, że to jest takie orędzie wielkiej nadziei dla nas, że ci, którzy wybrali Jezusa, jakby na pewno obawiają się również prześwietlenia własnej duszy, bo nikt nie jest z nas doskonały, ale mamy w sobie taką nadzieję, że przetrwamy, bo On jest przy nas i z taką nadzieją możemy oczekiwać, chociaż na pewno będzie ciężko, ale dla mnie to jest taka nadzieja, że wszyscy mamy jeszcze czas i możemy i się nawrócić, i poświęcić czas, aby przyjrzeć się sobie i dokonać wyboru, bo mamy po to wolną wolę. Oczywiście, każdy ma czas, każdy może przyjąć miłość Boga lub ją odrzucić, kochani, dlatego następny odcinek, który chcemy przekazać, to będzie o miłości, miłości Bożej, jaka ona jest potężna, jak wspaniała, z miłością Boga można wszystko, bo nie ma większej mocy, większej siły w całym wszechświecie miłość niż miłość Boga Ojca, dlatego chcemy następnym razem mówić o miłości Bożej i z miłością Boga, wtuleni w serce Jezusa, w serce Maryi, możemy przetrwać tą burzę, która przychodzi na świat. Miłość Boga jest większa, jest piękna, szalona, wspaniała i może wszystko uczynić. Jeżeli Jemu zaufamy, wszystko jest możliwe. Ale dlatego chcemy o tym mówić, bo tutaj wyraźnie Jezus mówi, zanim nastanie moje królestwo, zostaną opłakane wielkie straty. Niestety Bóg jako dobry ojciec musi płakać dla powodu utraty niektórych swoich dzieci. Wielkie straty dla Boga. Każdy człowiek stracony dla Boga z wielką stratą. Każdy człowiek, który się gubi, niestety, i to słowo też się będzie wypełniać, ono się wypełnia. Będą opłacane wielkie straty. Wielu ludzi chodzi w bunt przeciwko Bogu, odrzuca Boga, odrzuca prawo Boże, Ewangelię. Niestety jesteśmy tego świadkami. Bóg prowadzi dzieje świata tak, żeby jak najwięcej ludzi uratować, otoczyć swoją miłością, żeby ludzie mogli poznać Jego miłość. Jest bardzo cierpliwy, bardzo łagodny, pogodny, pragnie. Jezus mówi, właściwie wszystko uchodzi na tej ziemi oprócz odrzucenia mojej miłości. Ta miłość jest najpotężniejsza, największa. Ona zbawia, ona ratuje. Ona jest objawiona w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To jest pierwszy odcinek o dniu oczyszczenia, o czasie oczyszczenia. Będzie jeszcze następny i będą odcinki o miłości Bożej. Uważamy, że to jest najważniejszy temat,
abyśmy poznawali miłość, wchodzili w tajemnicę miłości. Ona zbawia, ona nas ratuje. Bywajcie zdrowi, do zobaczenia z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.